Ale pachnie. Hejka. Dzień dobry. Ale śniadanko jest robione. No, pychotka. Jakieś 20 minut temu skończyłem nagrywać film. Film, w którym 24 godziny żyłem za 0 zł. Widzieliście go wczoraj na kanale. Dziwnie tak, mimo że robimy daily, to zawsze gdzieś tam był ten odstęp między nagrywaniem, a dzisiaj cały czas nagrywam. Od wczoraj w sumie. Mimo tego, że zaczynam od razu nagrywać, to czeka mnie jednocześnie trochę pracy przed komputerem. Muszę zgrać wszystkie pliki właśnie z wczorajszego filmu. A trochę zabawy jest, bo mamy tak, mikroporty, mamy GoPro, mieliśmy kamerę. I trzeba to wszystko poogarniać, poukładać. Muszę też sprawdzić film, który wlatuje za 2 godziny na kanał. Także dużo pracy mnie czeka. Na szczęście to wszystko. Dobrze się czujesz tam z tyłu? To wszystko przy pysznym śniadanku. Teraz będzie. A wam przypominam, że filmy są codziennie o 14. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie kanał, żeby żaden content was nie omijał. To są naleśniory, nie pankejki. Ładnie wyglądają, nie? No, ładnie. I boczuś. Jak jeszcze mieszkaliśmy w Warszawie i powiedziałem Prusiowi, naszemu operatorowi, że jadam pankejki z boczkiem i z syropem klonowym, powiedział, że jestem nienormalny. Ale to takie typowo amerykańskie, nie? Dajcie znać w komentarzu, czy kiedyś jedliście i czy też uważacie to za dziwne połączenie. Maczasz dobrze pankejka w syropiku, robisz masz taki miks smaków w buzi i to wszystko zapijasz zimnym mlekiem i jesteś spełniony. Zajadamy i pracujemy dalej. Praca przed kompem na dziś skończona. Trzeba coś porobić. Ja nie wiem, od kiedy wróciliśmy, ona jest takim śpiochem, patrzcie to. Żuczek! Co robimy? Challenge, kto dłużej będzie spał. Wstawaj. No i on zaraz paznokcie powoł. Jak paznokcie? Zobacz, i on dwóch paznokci, tu i tu. I pewnie jeszcze przed wyjściem na paznokcie musisz się umalować i tak dalej. Tak. No dobra, to mam pewien pomysł na dzisiaj. Ola idzie się wymalować i widzimy się zaraz. Gotowa? Tak. A już brudny obiektyw. Już? No chyba czysty. Lecimy? Tak. Dosłownie lecimy. Trzeba to naprawić. Tak, lecimy. Aha, dosłownie. No lecimy. No, lecimy. Zanim cię odstawię na paznokcie. No. Mam ważne pytanie. Czy chciałabyś coś zjeść dzisiaj? Takiego wyjątkowego. Takiego, co ci poprawi humor. To jest jakieś łatwe pytanie. Nie, po prostu. Ale ugotować? Czy w restauracji? Mogę ugotować, możemy jechać do restauracji jak chcesz. Rolatki w sensie serowym. Chciałabyś, żebym ja ugotował, ja ugotuję. A, potrafisz? Ugotuję. Okay. Ugotuję. Okej. Okay. Okej. Okay. A czemu mam coś poprawić humor? Nie mam złego humoru. No i o to chodzi. Ja chcę, żebyś miał po prostu jeszcze lepszy, żeby twój dzień był dzisiaj dobry. Robimy tak, żeby twój dzień był jak najlepszy. Takie mam postanowienie na dzisiejszy film. Okej, okay, to teraz ode mnie ważne pytanie dla ciebie. Jaki mam kolor paznokci zrobić? Zawsze się pytam Pawła i zawsze Paweł ma tutaj decyzyjność. 99% przypadków mówię czerwony, bo nie mam pomysłu. Koło fortuny. Serio? Decyduję o kolorze paznokci. To ja sobie samo wybiorę. A weź zrób jakiś taki dzisiaj zielony. Zielony jest pozytywny, poprawia humor. Zrób sobie zielony, serio. Okej. Okej. Co ty kombinujesz? Zobacz, nic. Okej. Jakiś taki za miły jesteś. Bo dzisiaj jest miły dzień dla Oli. Okej. Cały dzień jestem dla niej miły, taki jest tytuł filmu. Okej. Pa, pa! No pa, pa! Kochamy cię! W sensie ja cię kocham, widzowie pewnie też. Pa, pa. Jesteś najlepsza. Ty też. Najcudowniejsza. Ty też. Dziękuję. Pa. Pa. Zaraz wam widzowie wytłumaczę, o co chodzi, tylko dojedźmy na miejsce. Dlaczego byłem taki miły dla Oli i dlaczego będę dla niej miły? W moim życiu nie wydaję za wiele pieniędzy na jakieś takie, wiecie, widzimisię, takie atrakcje. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Ale jest jedna rzecz, na którą nigdy nie żałuję pieniędzy. A mianowicie chodzi mi tu o sprzęt do pracy. Ostatnio zakupiłem MacBooka. Kupiłem też kamerę. Kupiłem też nowe obiektywy. Kupiłem mikroporty. I wiele innych rzeczy, na które, no, poszło bardzo dużo pieniędzy. I o ile mamy z Olą osobne budżety i zwykle nie ingerujemy to, na co ile wydaje, o tyle, no, jesteśmy w związku i doradzamy sobie i wiecie, jak ktoś za bardzo brnie w jakąś stronę, to druga osoba mówi mu: halo, nie powinieneś tego robić. No i wiecie, Ola się nie zna.
Tak sobie to tłumaczę. I czasem uważa, że przesadzam, jeżeli chodzi o sprzęt. Może i często ma rację, bo zakupiłem na przykład gimbala za 4,5 koła, który leży i którego nie użyliśmy ani razu. Albo kupiłem rok temu mikroporty, które użyłem dopiero pierwszy raz wczoraj, we wczorajszym filmie. Analizuję właśnie w głowie to, co przed chwilą powiedziałem i ona faktycznie ma rację. No ale nic, ja i tak chcę zakupić to, co dzisiaj zakupię. Moi kochani, rozwój filmów jest dla mnie najważniejszy, dlatego też na to wydaję pieniądze. Tak sobie to tłumaczę, po prostu chcę nową zabawkę. Mam pewną rzecz, tutaj jest, o, czekajcie. Jest to dron i ten dron jest świetny, ja go kupiłem 2 lata temu. Daje radę, ma okej jakość, ale dla mnie no już jakościowo mocno odstaje od nowego sprzętu, a ja zawsze w sprzęcie chcę mieć to, co jest najlepsze, dlatego też... Dzisiaj będziemy latać! Nowym dronem, bo idziemy kupić nowego drona. Trzeba udobruchać ładnie Olę, czyli ugotujemy jej obiad, damy jej kwiatki, spędzimy z nią wieczór i jak już ją tak udobruchamy i ona będzie taka, wiecie, taka hihi, haha, to wtedy powiem jej, Ola, kupiłem drona. Olciu, wiem, że to oglądasz, obiecuję, że to nie będzie kolejny gimbal, który będzie leżał, tylko będę to używał. Widzisz, że drona używam, tak? No, no właśnie. Ja was zostawiam w samochodzie, dokładnie o tutaj, a ja idę do sklepu, sklep nazywa się Mega Dron, na pewno to będzie mega zakup i idę kupić drona. Wracam niebawem z nową zabawką. Mamy to! Różnica jest taka, przede wszystkim, że będzie dużo, dużo lepsza jakość. Przetestujemy to później, na razie tego nie otwieramy, bo trzeba zaraz Olę odebrać z pazurków, a wypadałoby jej kupić kwiatki. Tak wiecie, tak sobie, o, wcale nie dlatego, że właśnie wydałem bardzo dużo pieniędzy. Chodźmy po kwiaty. Prowansja kwiaciarnia. Super miejsce. Chodzę tu po kwiatki często. No śliczne są. Olcia dosłownie 3 minuty temu mi napisała, że trzeba ją odebrać z pazurków już. Także jedziemy po nią i damy jej od razu w rękę kwiatuszki. Hejka! Hejka! Mam kwiatuszki dla ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, buziaczek. Pokapazy. Zielone. No zrobiłaś. No tak, powiedziałeś, że zielone, to są zielone. Pasują ci do kwiatków. Ale ładne kwiatki, dziękuję bardzo. To co, jedziemy do domu gotować? Jedziemy. A wieczorem obejrzymy film? Oczywiście. Okej. Okay. Z przyjemnością, fajnie. Z tobą zawsze. A co robiłeś, gdy nie było? Byłem umyć auto. Wydaje się być brudne. Bo przemyłem je, tylko przepłukałem. Okej, okay. Już się ubrudziło? Mhm. Okej. Okay. Jedźmy. Chodźmy. A co ty robisz, kochanie? Sprzątam. Usiądź sobie, ja ugotuję. Pranie jeszcze trzeba zrobić. To możesz zrobić. Widziałam. Pranie to jest rzecz, której nie ruszę. Pokłócimy się. Ola się wyprowadzi, nie będziemy ze sobą żyć. Będę musiał znaleźć kogoś, kto mi pranie zrobi. Ja bym się do mnie dzwonił. Ola, jak działa pralka? Nigdy nie nienawidzę tego. Otwierasz piekarki, buch! Mam prośbę. Wyciągnąć? No, nie mamy rączek. Zgubiliśmy gdzieś w Warszawie rączki gumowe, które wzięliśmy stąd i nie mamy. A Ola jest odporna na ciepłe, bo codziennie dotyka gorące ciacho. Tak, Paweł. Uwaga, 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 uwaga. Bam! Ładne, co zrobiłem? No. Rolatki serowe to jest jedno z pierwszych dań, które jedliśmy razem. Olcia je robiła z mamą i do dzisiaj jest to jedno z topowych dań w naszej kuchni. Pyszne to jest. Patrzcie na to. A pyk. Olcia lubi dużo serka. Dziękuję, że zrobiłeś nam taki pyszny obiadek. W sumie to obiad o kolację. No w sumie to tak. Już jest 19. Przepyszne. Chłorek dopisuje? Aha. Cieszę się. Dzisiaj rano było dziwne połączenie w postaci pancake'a z boczkiem i z syropem klonowym. A teraz widzę maczam frytkę w sosie serowym i do tego w keczupie. To też jest złoto. Smakowało? Bardzo. Idziemy teraz się położyć, poglądać? Tak. Sufciał. A ten już z zabawką. Już byś chciał się zbawić, tak? 3 godziny oglądaliśmy serial. Jak się czujesz? Fajnie. Masz szczęście nagrywać takie odcinki. Masz ochotę, żebym coś jeszcze dla ciebie zrobił? Myślałam o tym, żeby iść do kina, ale bardziej na nachosy niż do kina, bo nie ma w sumie nic. No ale nie będę się już męczyć o tej godzinie. Czy nic poza tym? Możemy jutro pójść do kina. Albo jak będzie coś, to pójdziemy, dobra? Jak będzie coś innego. To ci mogę obiecać. A ty masz coś, co chciałbyś dla mnie zrobić? Nie, ale mam coś, co chciałbym przynieść z auta i ci pokazać. Okej. Okay. Teraz przyjdę, dobra? Dobra. Kupiłeś mi coś? No, powiedzmy. Najwyższa pora to rozpakować. Generalnie jest 21 już. Ja chcę jeszcze koniecznie dzisiaj pojechać tym polatać. Mam nadzieję, że nie będzie zła o moje zakupy. Chodźmy jej to pokazać. Zanim ci to pokażę, no? Musisz mi obiecać, że pójdziesz ze mną na romantyczny spacer do centrum Gdyni teraz. Teraz?
No zaraz. Okej. A obiecujesz? Nie wiem. No słyszał spacer. Tak, z tobą najpierw pójdziemy. Tak, najpierw z tobą. Bo ogólnie kupiłem dzisiaj coś. Wiesz, taką zrobiłam nadzieję, że coś miłego mi kupiłeś, a ty kupiłeś sobie drona. I dlatego byłeś miły dla mnie cały dzień? Miły byłem przy okazji. Nie widziałam tą minę zza kamery. Ale ty jesteś, wiesz co? Wredota. Tylko dla takiego czegoś byłeś dla mnie miły i kochany cały Nieprawda, dzień. Nieprawda, i tak bym był. Nie byłbyś. Obejrzysz okay, później film? Okay. Rozumiem czemu. No lecimy. Lecimy na paznokcie, lecimy. I byłeś taki miły. Nie idę z tobą na spacer. Zobacz później film, ja mówiłem widzom, że ja po prostu jestem dla ciebie miły, a drona kupuję przy okazji. Skipper! Co to było za odklejka? Nie wiem. Co mu się stało? Już on mówił, mama, tata kupił drona, to dobrze, nie fikaj do niego. No kupiłem, żeby lepsza jakość była dla widza. Ile to kosztowało? Na przecenie był. Ile kosztowało? Tanio. Ile kosztowało? Chodźmy robić unboxing. No powiedz mi ile. Możesz mi powiedzieć na ucho, nie muszą widzowie wiedzieć. No widzowie mogą to sprawdzić. No to ile? Strzel. Nie mam pojęcia, ile mogą kosztować drony. Nie mam pojęcia totalnie. 5 tysięcy to dużo? 5 tysięcy? A 10 tysięcy to dużo? 10 tysięcy! Kurwa, ile ty na to wydałeś? Ja to sprawdzę. Ile? Ile ci wyskoczyło? 8 tysięcy? No to się będzie zgadzać. Ale na fakturkę! VAT dochodowy trzeba zliczyć. A my kupiłeś takie małe siatki? Żartuję oczywiście. Nie no, mało serio? Ty musisz przystopować mało z tymi wydatkami. Obiecujesz dziś, że to nie będzie kolejny gimbal. To będę używał. A będzie jak ten drugi dron? FPV-ka? No FPV-ka to był błąd, ale ten to nie jest błąd. Ten będę używał. Tak? Tak. Okej. Okay. Unboxing? Nie. Pójdziesz na spacer? Idziemy na spacer, ale bez drona. Nie no, polatamy dla widza, musimy pokazać od razu. No jak w nocy? A no właśnie o to chodzi, że ten ładnie widzi w nocy, ha? To ty nie chcesz iść ze mną na spacer, tylko ty chcesz iść polatać dronem. To idź po prostu polataj, ja zostanę w domu. Nie no, pójdziemy się przejść. Tak, ja będę stała i patrzyła, jak ty latasz dronem i marzła. Przy okazji odpalimy drona na chwilę. Ciężko mi jest wydać 300 zł na buty, a ty wydać 8 tysięcy na drona. Ale jakiego? Robimy unboxing. Ale on jest potężny! Patrz, już nie trzeba podłożyć telefonu! Wow! Wow! To jest stary? To jest nowy, ale gigant! Jaki on jest śliczny! No powiedz, że ci się podoba! Jest piękny! Ten dron przy mocniejszych wiatrach robi... Ten dron przy mocniejszych wiatrach robi... Także jest lepszy! Ten dron ma taką tyci kamerkę. A ten dron ma takiego potężnego giganta. Ten dron ma malutką baterię, która wytrzymuje niedługo. Ten dron ma taki dupny akumulator. Ważna sprawa, bezpieczeństwo. Ten dron ma czujniki bezpieczeństwa z przodu, które widzą obiekty, i czujnik z tyłu. I jak ktoś jest od boku, to on tego nie widzi, może walnąć i zrobić. A ten dron ma tu czujnik, tu czujnik, tu czujnik i tu czujnik. I te czujniki są szerokokątne, przez co widzi 360. Także on, niezależnie gdzie jest obiekt, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, on go widzi, czyli w nic nie walnie. A jak jest nad nim, albo pod nim? Pod nim też widzi. A nad nim? Też widzi. Haha! No, tego nie wiedziałem. O, ten nie widział nad nim, widział pod nim tylko. No i ogólnie ten jest lepszy. I jeszcze jedna ważna rzecz, widzowie, patrzcie to. Jest droższy. Też jest droższy. No ale dlatego, że jest lepszy. A niektóre rzeczy bądź osoby są najlepsze na świecie i są bezcenne. To właśnie jesteś ty, kochanie. Ty jesteś bezcenna. Jak próbujesz załagodzić sytuację? Wracając do naszego porównania technicznego. Powiedz po prostu, że ten stary jest taki 5x10, a nowy jest 10x10. Ale poczekaj, bo teraz jest test, który ci się spodoba. Chodź, musisz tu podejść. Ten jest niski jak Mercedes, wszędzie haczy, jak go na trawie odpalisz. A ten jest wysoki jak Range Rover. Podoba ci się już? Nie. Jedźmy na miasto go użyć. Jedźmy. Chociaż w sumie zanim wyjdziemy, to jeszcze mała drobnostka. Co jeszcze kupiłeś? Ale to tak dla bezpieczeństwa. Otwórz, zrób unboxing. Torba. Aha. Wiesz, to mądrze, nie? Bo jak już wydajesz dużo pieniędzy, to trzeba je dobrze zabezpieczyć. Tak? To jest zabezpieczenie. Tak. To jest takie ubezpieczenie. A jakie mi właśnie w środku? No właśnie fajne, nie? No. On ma taki kaganiec. Tak o, jakoś tak o. A i tu się chowa śmigła. I tak o. I teraz wkładasz go tu. O, idealnie. A tu? No pilot. I na akumulatory, ale akumulatorów nie mam dodatkowych. A ile jeden akumulator kosztuje? Jakbyś kiedyś chciała mi kupić prezent na urodziny, na święta bądź coś, to kosztuje 933 zł jeden akumulator. To ładujemy drona, pójdziemy w tym czasie z piskami i wtedy jedziemy na spacerek. Tak. Chyba nie możemy jechać na spacer. No.
No dobra, ja wrócę do domu, ty najwyżej jedź sam. Chyba, że jutro pokażesz, jak chcesz. No nie, no to teraz pokażę, dzisiaj. No dobra, to jedź, pokażę, daj mi klucz od tam. Tak, nie obrazisz się? No będzie mi smutno, ale no trudno. Niestety widzowie, od kiedy wróciliśmy do Trójmiasta, to nasze pieski wyją, gdy chodzimy wieczorami. Najnormalniej w świecie boją się, że ich zostawimy. Dlatego też Ola do nich wróciła, żeby się nie stresowali, żeby nie wkurzać sąsiadów, bo no jest późno już, po 22. Niestety to jest kolejny minus mieszkania w Warszawie. Przed wyjazdem chodziliśmy z nimi do behawiorysty, oduczyliśmy już ich szczekać, oduczyliśmy ich właśnie tego, co się znowu powtarza, bo to jest przede wszystkim lęk Rico, który jest spowodowany tym, co się działo jak był szczeniaczkiem. Dłuższa historia, zresztą kiedyś to chyba opowiadałem. W każdym razie już mieliśmy ich ułożone. A jak wyjechaliśmy do Warszawy, to wielka chata, dużo ludzi, zawsze ktoś w domu był, zawsze ktoś w domu ich zaczepił. I znowu nam się pieski nieco popsuły, trzeba będzie iść do behawiorysty i nad nimi popracować. No ale nic, to jest jeden temat, drugi temat to nasz dron. Z uwagi na to, że nie ma ze mną Olci i chciałbym jak najszybciej do niej wrócić, to po prostu pojedziemy na jakąś bardziej oświetloną ulicę i tam sobie chwilę polatamy, bo sam jestem ciekaw, jak to faktycznie robi ujęcia w nocy. No dobra, stawiamy wariata i odpalamy. Dzień dobry. Teraz pilocik. Ale to jest fajne. Mega dobry jakościowy jest ten ekran. On jest cichutki, a jaki śliczny, patrzcie to. Jak tym się fajnie lata, tak płynnie. Wow. Ej, nie wiem jak to widać w montażu, ale dla mnie jakość jest śliczna. Fajne BP. Dobra widzę, ja postaram się zrobić kilka ujęć i ocenimy, nie? Jedna z głównych zalet, o której mówili w poradnikach, to zasięg. Ja już widzę kolosalną różnicę. Jakby dzięki temu pilotowi, nie? Dzięki temu, że to mam, mam dużo większy zasięg niż na tamtym dronie. Co już jest mega. Dobra, wracamy, porobiłem kilka ujęć. Mam takie wrażenie przynajmniej, może na tym moim ekraniku są śliczne. Boję się latać niżej, bo nie widzę totalnie okablowania. W sensie, wiecie, tych takich kabli, co są od góry. Zobaczcie, teraz widać na dronie, obok mnie są kable, a jak lecisz, to te kable się rozmywają i nie widzisz ich. I tak widać je tutaj dużo lepiej niż na tamtym dronie. Złoto, moja kochana, złoto. Tak? No. Pokażesz mi? Pokażę ci, no. Dobra. Dobra widzowie, no wy zobaczycie na filmie. Ale mi pokażesz. No tobie teraz pokażę. Okay. Nie, serio, jakby fajne. Ale widzę, że jesteś zajarany. Będziemy jutro latać? Będziemy. No dobra, ale wtedy trzeba znaleźć jakieś fajne miejsce. Tak, pojedziemy w ładne miejsce. Dobra. Jesteś zła? Nie, no jeżeli będziesz używał, to nie. Bardziej chodzi mi o takie wydatki, które są po prostu niepotrzebne. Wiem o co chodzi, a to było potrzebne. Było, no powiedzmy. Dobra widzowie, widzimy się jutro o 14, subskrybujcie kanał. Ja idę sprawdzić to i potem spać. Także pa, pa, cześć.